Ej, jest problem, bo mi opaska kurwa spadła. Czemu przeklinasz? Czyli ty mnie tak chcesz poderwać, tak? Na patologiczny swój język? Jak ty się nazywasz? Nie pamiętasz. Ej, dobra, jest to normalne. Jak ty się nazywasz? Nie będę rozmawiał z przystankiem, albo dajesz do siebie na twarz, albo... Ale jesteście patologiczne. O, to jest teraz stara kurwa. I na której wiosce siedzicie na tym przystanku? Proszę? Na mojej starej kurwa, cipie. Ta? I jak jest? Kurwa, musiała. Ta? Wyrwana. No, na pewno, no wiesz, nas jest dziewiątka, to mnie nie dziwi nawet. Dobra, chcesz coś mówić? Nie czuję. Nie, no ja poczekam, aż ci się skończą te patologiczne teksty i mnie sama przełączysz, bo jesteś taką wielką patologią. Zakład, że ci się twój zasób słów patologicznych zaraz skończy? Ja albo sprawdzisz to na Google. A ciężko cię zrozumieć nawet. Coś mówiłaś o chujach, tak? W ustach. Pewnie na pewno miałaś ich dużo, nie? Patologia. No tak, wygrałeś zęby w jajku niespodziance. W jajko niespodziankę? Akurat mam jajko niespodziankę w lodówce. Z patologią na patologiczne pytanie nie odpowiadam. Aż przykro patrzeć, że taka małolatka jest taką patologią. No tobie pewnie już nie jednego wkładali, co? Chciałabyś. Mojego byś chciała. Mojego jeszcze nikt nie miał. O kurwa, prawiczek. No dokładnie. Ten wąs jeszcze żadną nie trząsł. Jestem dumny z tego, a nie tak jak ty, patologio, którą każdy na wiosce miał. Ale powtarzasz się, ty. Wejdź na Google, sprawdź nowe teksty i powiedz czymś, zaskocz czymś. Dobra, zamknij ty. O, coś nowego. Dawaj. No pewnie na pewno fajniejsza od ciebie. No. A co pewnie ci ten, nie? Masz już rozwaloną tą twarz, co? Od tych fiutów. Dlatego nawet ci teraz pasuje, co? Że pandemia jest i możesz zakrywać tą przykrą mordę. Patrz, zdejmuję. No pokaż, jak masz rozwaloną twarz od tych fiutów na wiosce. No kurwa, z takimi debilami jak ty naprawdę. Tak? Nie cię kojarzę skądś, ale... To wymień trzy cechy debila. To dawaj ci dam prostą zagadkę i zobaczymy, czy odpowiesz, co? Dawaj chyba. 2 razy 2 plus 2. Podzielić 8. na 2. 8, kurwa, ja pierdolę, no. Jak dojebała. O kurwa, ja pierdolę. O człowieku. O nie. O jedy. Jak, o jedy, sama się wyjaśniła patologia. Ja pierdzielę. Nie no, jeszcze tak wielkiej patologii to tu chyba nie spotkaliśmy, nie? Ja pierdzielę. Masakra, no teraz spotkałem, no. Przejdziesz na pewno do historii, nie? Na pewno do historii przejdziesz. Tak, na pewno będziesz jutro na YouTubie. Jako największa patologia. No. Już spodziewajcie? Znaczy ja nie muszę mówić, słucham tych tekstów twoich, co cały czas powtarzasz, bo twój zasób słów jest taki malutki. Kurwa, minuta i mamy autobus. Weź kurwa... Serio? Serio? Teraz już, jak wiesz, że będziesz na YouTubie, to co? No to już powtarzałaś się. No i co kurwa? Przecież tam na wiosce autobusy nie jeżdżą, ty. No i znaczy kurwa? Czekasz kurwa na jakiegoś wieśniaka pewnie, co podjedzie. Sisko, ja jeżdżę. Bo kurwa się było. I nikogo nie... Ej! Ja pierdolę! Kurwa! I co, nawet na rowerze chłop cię olał? Nie ma, trzeba się boję. Ja pierdzielę. Na rowerze chłop ją olał, nie? Masakra. Się ja pierdolę! Ja znowu porak mnie.
Co, uciekła? Cześć, no. Jak się nazywasz? Ja? Nie, kurwa, ja. No, a jak ty się nazywasz? A ja ci nie powiem. Aha, to ja się nazywam Kasiusz. Kurwa! To on ty masz zapewne live'a teraz. No przecież kurwa ci powiedziałem. Czy jak... Nie, słucham, ona z tyłu gadałeś, nie ze mną. Czy ja kiedykolwiek kłamałem dziewczyno? To na jakiej wiosce tam siedzisz? Z przystankiem nie będę rozmawiał, od razu mówię. Z szybą od przystanku. Nie. 1500 osób jest. Jeżeli chcesz sprawdzić, ile tą patologię twoją koleżankę widziało, to na razie 1500 osób. A jutro prawdopodobnie zobaczy kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Bo na pewno ktoś szota zrobił. Ona nawet do koleżanki nie umie normalnie powiedzieć, tylko musi przeklinać? Ona się teraz popisuje. Popisuje? To naprawdę ma czym się popisywać. Naprawdę ma czym. To jeżeli u was na wiosce się ludzie popisują tym, jak najwięcej przeklną, no to współczuję. Spoko. Ja go nie lubię. A kto ciebie lubi? Jak cię na wiosce już każdy miał fiuta w twojej buzi. Taki. Patologią. Dziewczyny z Jaworzna, wstyd. Już was rozpoznali. Dziewczyny z Jaworzna. Już te wasze te Instagramy piszą. I Facebooka. Masakra, ha, przełączyły. Dobra. Fuu! 1-0 dla turbo przygłupów. Bang, bang, bang. Pozdro.